Namaste moi mili, witajcie na dzisiejszej króciutkiej sesji jogi wzmacniającej mięśnie brzucha. Przy okazji będziemy też robili mięśnie pleców w przerwach tuż po każdej winiasie. Zrobimy sobie purvottanasanę albo setubandhasanę do wyboru. Usiądźcie wygodnie, złączcie kciuki, palce wskazujące, skierujcie wnętrza dłoni do sufitu, oprzyjcie grzbiety dłoni na kolanach. Przełączcie się na oddech nosem. Z każdym wdechem wciągamy pępek, aktywujemy mulabandę, mięsień poprzeczny brzucha, mięśnie dna miednicy. Z każdym wydechem oddalamy barki od uszu, siedzimy z prostymi plecami. Jeśli chcesz, możesz oddychać oddechem ujjayi, szumiącym w gardle, znanym z asztangi vinyasy jogi bądź hatha jogi. Wydłużaj swoje wdechy i wydechy, koncentrując uwagę na chwili obecnej. Z każdym wdechem wciągaj brzuch, rośnij czubkiem głowy do sufitu. Na wydechu oddalaj barki od uszu, utrzymując proste plecy. Weź jeszcze jeden wdech w pozycji wciągając brzuch, łącząc dłonie przed klatką piersiową. Na wydechu wykonaj skręt w prawą stronę, prawa dłoń za plecy, lewa z przodu. Z wdechem wciągnij brzuch, przejdź do centrum, złącz dłonie. I na wydechu skręt w lewą stronę, lewa dłoń za plecy, prawa do przodu. I wdech wciągnij brzuch, centrum. Wydech, skręt w prawo. Wdech, wciągnij brzuch, centrum. Wydech, skręt w lewą stronę. Wdech, wciągnij brzuch, centrum. Wydech, skręt w prawo. Wdech, wciągnij brzuch, centrum. I wydech, skręt w lewą stronę. Z wdechem wciągnij brzuch centrum, rozczapisz palce dłoni, przejdź do dziecka, oddal barki od uszu. Teraz na wydechu zroluj się w górę, przenieś dłonie za plecy, odwróć dłonie palcami od siebie. Z wdechem rozciągnij na chwileczkę klatkę piersiową. Na wydechu płynnym ruchem przejdź do dziecka. Wdech wciągnij brzuch góra, rozciągamy klatkę. Wydech pozycja dziecka. Wdech wciągnij brzuch góra, rozciągamy klatkę. Z wydechem tułów do pionu rozgrzewamy nadgarstki. Kilka razy dynamicznie zaciśnij dłonie w pięści i rozprostuj palce dłoni, jakbyś chciała wyrzucić powietrze przed siebie. Dynamicznie rozgrzewamy palce dłoni, wnętrza dłoni. Uwaga, spleć dłonie w koszyczek krążenia w nadgarstkach, krążenia w jednym kierunku, szukaj wygodnych zakresów ruchów. Oddychaj głęboko z wdechem wciągając brzuch. Odwróć teraz kierunek krążeń w nadgarstkach na przeciwny. Jeszcze chwileczkę rozgrzewamy nadgarstki, rozgrzewamy dłonie. I
Z kolejnym wdechem przeciągnij się, wciągnij brzuch, ramiona nad głowę, barki w dół od uszu. Z wydechem skręt w prawą stronę, rozłączamy dłonie, prawa dłoń za plecy, lewa do przodu. Z wdechem wciągnij brzuch, wróć do centrum, unieś ramiona w górę, złącz dłonie. I wydech skręt w lewą stronę, lewa dłoń za plecy, prawa do przodu. I wdech wciągnij brzuch, centrum. Wydech skręt w prawą stronę. Wdech wciągnij brzuch, centrum. I wydech skręt w lewą stronę. Wdech wciągnij brzuch, centrum. Wydech skręt w prawą stronę. Wdech wciągnij brzuch, centrum. I wydech skręt w lewą stronę. Wdech wciągnij brzuch, centrum. Uwaga! Wydech klęk, podparty dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, podwiń palce stóp. I na wdechu zapadamy się w lędźwiach do krowy. Z wydechem zaokrąglamy plecy do kota. Wdech krowa, dwa. Wydech kot. Wdech krowa, trzy. Wydech kot. Wdech krowa, cztery. Z wydechem przez kota przejdź do pierwszego psa z głową w dół. I z wdechem deska, podwiń kość ogonową, dłonie pod barkami. Na wydechu czaturanga pierwsza, kolana, biodra, klatka piersiowa, czoło na matę. Wdech wciągnij brzuch, kobra. Unosimy samą klatkę w górę, oddal barki od uszu, łokcie wąsko przy talii. I wydech, podwiń palce stóp, pies z głową w dół. Wdech deska, podwiń kość ogonową. Wydech czaturanga pierwsza, kolana, biodra, klatka piersiowa, czoło na matę. Wdech kobra, wciągnij brzuch, klatka w górę, oddal barki od uszu, łokcie wąsko przy talii. I wydech, podwiń palce stóp, pies z głową w dół. Z wdechem deska, podwiń kość ogonową. Uwaga, wydech czaturanga pierwsza albo pełen wariant czaturangi. Wdech kobra, biodra na macie, klatka w górę, łokcie wąsko. I wydech pies z głową w dół. Z wdechem przejdź do przodu, stopy na szerokość bioder. Na wydechu przez przysiad przenieś sobie dłonie do tyłu, palce dłoni skierowane w dół do pięt. Ustaw nadgarstki w jednej linii, dłonie pod barkami, kolana nad kostkami. Z wydechem unosimy miednicę w górę, purwottanasana blat stołu. I wydech mocno odpychaj się dłońmi i stopami od maty w górę. Wdech dwa, pilnuj, by kolana nie rozjeżdżały się na boki. Wydech, podwijaj kość ogonową. I wdech trzy, wciągnij brzuch. Z wydechem zejdź pośladkami nieco niżej, zrób trzy kroczki dłoni do stóp. Z wdechem przejdź do deski, odstaw nogi w tył, podwiń kość ogonową. I wydech, dowolna czaturanga. Klatka na matę. Wdech kobra, wciągnij brzuch, klatka w górę. Wydech, podwiń palce stóp, pies z głową w dół. Wdech, krok do przodu, stopy na szerokość bioder, kolana równolegle. I na wydechu schodzimy sobie przez głęboki przysiad na matę. Przenosimy dłonie do tyłu, palce dłoni skierowane w dół, do pięt nadgarstki w jednej linii, dłoni pod barkami, kolana nad kostkami. Wdech, raz, wciągnij brzuch, unieś miednicę w górę. Wydech, purwottanasana, mocno odpychaj się dłońmi i stopami od maty. Wdech, dwa, podwijaj kość ogonową. Wydech, kolana równolegle nie rozjeżdżają się nam na boki. I wdech, trzy, wciągnij brzuch w pozycji. Wydech, pośladki nieco niżej, trzy kroczki dłoni do stóp. I z wdechem wracamy do deski, podwiń kość ogonową. Wydech, dowolna czaturanga. Wdech, wciągnij brzuch kobra, klatka piersiowa w górę. I wydech, podwiń palce stóp, pies z głową w dół. Uwaga, jeszcze raz. Wdech, krok do przodu, stopy na szerokość bioder. Z wydechem schodzimy sobie na matę. Przenosimy dłonie do tyłu, do purwottanasany. Palce dłoni kieruj w dół, do pięt nadgarstki w jednej linii. Dłonie pod barkami, kolana nad kostkami. I z wdechem wciągnij brzuch, raz unieś miednicę w górę.
Wydech, kolana równolegle. Wdech, dwa mocno odpychaj się dłońmi i stopami od maty w górę. I wydech. I wdech, trzy, wciągnij brzuch. Uwaga, zmieniamy sekwencję. Z wydechem usiądź na macie, przechodzimy do nawasany. Siedzimy na guzach kulszowych, na kościach pośladków. Ściągnijcie sobie jeszcze bardziej skórę z pośladków na boki. Jeśli macie wrażliwą kość ogonową, podłóżcie mały ręczniczek pod nią. Łączymy nogi. Chwytamy się pod udami. Ważne, żebyście teraz cały czas starali się utrzymać proste plecy, bez zaokrąglania w lędźwiach i w odcinku piersiowym. Nie podciągamy barków do uszu, oddalamy je w dół i zbliżamy łopatki do pleców. Kieruj podbródek lekko do mostka, wyciągaj się czubkiem głowy w górę. Na wdechu wciągaj brzuch, podciągając się pod udami, unoś mostek do ud. Z wydechem oddalaj barki od uszu i zbliżaj łopatki do pleców. Uwaga, zaczynamy. I wdech, raz wciągnij brzuch, odchyl się w tył, ustaw łydki równolegle do maty. Wydech, zachowaj proste plecy. Wdech, dwa, wciągaj brzuch, unoś mostek do ud. I wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech, trzy, wciągaj brzuch, unoś mostek do ud. Wydech, oddalaj barki od uszu, zbliżaj łopatki do pleców. Wdech, cztery, wciągaj brzuch, unoś mostek do ud. Wydech, oddalaj barki od uszu, zbliżaj łopatki do pleców. I wdech, pięć, wciągnij brzuch, unoś mostek do ud. Uwaga! Z wydechem możesz zostać nadal, trzymając się pod udami, albo puszczamy je, ramiona równolegle, odchylamy się mocniej w tył na prostych plecach, brzuch mocniej pracuje. I wdech, raz, wciągaj brzuch, mostek w górę. Wydech, oddalaj barki od uszu, doklejaj łopatki do pleców. Wdech, dwa, wciągaj brzuch, mostek w górę. Wydech, oddalaj barki od uszu, zbliżaj łopatki do pleców. Wdech, trzy, wciągaj brzuch, unoś mostek w górę. Wydech, oddalaj barki od uszu, zbliżaj łopatki do pleców. Wdech, cztery, wciągaj brzuch, unoś mostek w górę. Wydech, oddalaj barki od uszu, zbliżaj łopatki do pleców. I wdech, pięć, wciągaj brzuch, mostek w górę. Uwaga, nie kończymy. Teraz z wydechem wszyscy złączcie dłonie przed klatką. Starajcie się eliminować kołysanie biodrami. Brzuch pracuje, z wdechem wciągaj pępek mocniej. Weź wdech w pozycji. I z wydechem skręć się w prawą stronę tyle, ile możesz. Twój własny zakres ruchu. Nie odrywamy lewego pośladka od maty. Wdech, wciągnij brzuch, wróć do centrum. I wydech, skręć się w lewą stronę tyle, ile możesz, bez odrywania prawego pośladka od maty. I wdech, centrum. I wydech, skręt w prawą stronę, dwa. Eliminuj kołysanie w biodrach. Wdech, wciągnij brzuch, centrum. Wydech, skręt w lewą stronę. Wdech, wciągnij brzuch, centrum. I wydech, skręt w prawą stronę, trzy. Pełna koncentracja, twój własny zakres ruchu. Wdech, wciągnij brzuch, centrum. I wydech, skręt w lewą stronę. Wdech, wciągnij brzuch, centrum. I wydech, skręt w prawą stronę, cztery. Równe biodra, nie kołysz nimi. I wdech, wciągnij brzuch, centrum. I wydech, skręt w lewą stronę. Wdech, wciągnij brzuch, centrum. I wydech, skręt w prawą stronę, pięć. Ostatni raz. I wydech, wciągnij brzuch, centrum. I wydech, skręt w lewą stronę. Z wdechem wciągnij brzuch, centrum, chwyt pod udami albo ramiona równolegle, podciągamy mostek maksymalnie w górę i z wydechem rozłącz stopy, odstaw je na szerokość bioder. Uwaga, przenosimy dłonie za plecy, nadgarstki w jednej linii, palce dłoni w dół do bioder, rozczapisz palce dłoni, na wdechu Purvottanasana, miednica w górę, dłonie pod barkami, kolana nad kostkami i wydech, raz, mocno odpychaj się dłońmi, stopami od maty. Wdech, dwa, wciągaj brzuch, podwijaj kość ogonową. Wydech, mocne dłonie i stopy na macie. I wdech, trzy, wciągnij brzuch, podwijaj kość ogonową. Wydech, opuść nieco niżej pośladki, trzy kroczki dłoni do stóp. Przekraczamy linię stóp i z wdechem deska. Podwiń kość ogonową. Wydech, dowolna czaturanga, może być pierwsza, może być druga, klatka na matę. Wdech, wciągnij brzuch kobra, sama klatka w górę, łokcie wąsko.
i wydech, podwiń palce stóp, pies z głową w dół. Uwaga, wdech, krok do przodu, stopy na szerokość bioder. Wydech przez przysiad, przechodzimy na matę, przenosimy dłonie pod barki do tyłu, nadgarstki w jednej linii, palce dłoni w dół do pięt, kolana nad kostkami i wdech purwottanasana, raz, miednica w górze. Wydech mocno, odpychaj się dłońmi i stopami od maty. Wydech, wciągaj brzuch, dwa, kolana równolegle. I wydech, mocne dłonie i stopy na macie. I wdech, wciągnij brzuch, trzy. Wydech, siadamy na guzach kulszowych, na kościach pośladków, nawasana 2. Ściągnijcie sobie skórę z pośladków na boki. Będziemy wykonywać bardziej zaawansowane warianty naszej pozycji. Możecie pozostać na tych prostszych. Złączcie sobie nogi, chwyćcie pod udami. I teraz z wdechem wciągamy brzuch, mostek w górę, oddal barki od uszu. Wydech, opuść lekko podbródek do mostka, odchyl się w tył. Łydki równolegle do maty. Pamiętaj, że zawsze możesz zostać tu. Ćwiczyć nasze mięśnie brzucha w podstawowym wariancie nawasany, ale jeśli chcesz iść dalej ze mną, ramiona równolegle, odchylamy się bardziej w tył, mocny brzuch, mocniej pracuje, utrzymuj proste plecy. I wdech, raz, wciągaj brzuch, mostek w górę. Wydech, oddalaj barki od uszu, zbliżaj łopatki do pleców. Wdech, dwa, wciągaj brzuch, unoś mostek w górę. I wydech, oddalaj barki od uszu, zbliżaj łopatki do pleców. Wdech, trzy, wciągaj brzuch, unoś mostek w górę. I wydech, oddalaj barki od uszu, zbliżaj łopatki do pleców. Wdech, cztery, wciągaj brzuch, unoś mostek w górę. I wydech, oddalaj barki od uszu, zbliżaj łopatki do pleców. I wdech, pięć, wciągnij brzuch, unoś mostek w górę. Uwaga, skręty. Z wydechem możesz zostać tu. Możesz też złączyć sobie dłonie przed sercem. Ja przechodzę do mocniejszego wariantu skrętów. Z wdechem wciągnij brzuch, proste ramiona. I teraz eliminuj kołysanie w biodrach, równe biodra. Na wydechu skręt w prawą stronę. Przenosimy lewe ramię też na prawo. Skręt w twoim zakresie. Z wdechem wciągnij brzuch, powróć do centrum. Wypchnij mostek w górę, proste plecy. I wydech, skręt w lewą stronę, proste ramiona przenosimy, prawe ramię też na lewą stronę, wygodny zakres ruchu, równe biodra. I wdech, wciągnij brzuch, centrum, mostek w górę. I wydech, dwa, skręt w prawą stronę, proste ramiona na prawo, nie odrywaj lewego pośladka od maty. Wdech, wciągnij brzuch, centrum, ramiona równolegle po dwóch stronach nóg. I wydech, skręt w lewą stronę, ramiona na lewo, nie odrywaj prawego pośladka od maty. I wdech, wciągnij brzuch, centrum, ramiona równolegle. I wydech, skręt, prawa strona, trzy, mocny brzuch. Wdech, wciągnij brzuch, centrum, mostek w górę, proste plecy. I wydech, skręt w lewą stronę, mocny brzuch, równe biodra. I wdech, wciągnij brzuch, centrum, mostek w górę, proste plecy. I wydech, skręt w prawą stronę, cztery. Wdech, wciągnij brzuch, centrum. Wydech, skręt w lewą stronę. I wdech, wciągnij brzuch, centrum. I wydech, skręt w prawą stronę, pięć. Wdech, wciągnij brzuch, centrum. I wydech, skręt w lewą stronę. Wdech, wciągnij brzuch, centrum. Uwaga, Ardha Navasana dla chętnych. Możesz zostać tu albo na wydechu, podwijając mocniej kość ogonową. Zejdź maksymalnie nogami, plecami do maty. Wyprostuj nogi. Uwaga, nie odkładasz pleców ani nóg na matę. Trzymasz pozycję i wdech raz. Mocno podwijasz kość ogonową, mocny brzuch. Wydech, oddalaj barki od uszu. Trzymaj pozycję. Wdech dwa. Nogi i plecy nad matą. Wydech, oddalaj barki od uszu. I wdech, trzy. Wciągnij brzuch, wytrzymaj, nie kładź się na macie. Z wydechem wróć do nawasany, rozłącz stopy. I teraz z wdechem kładziemy stopy równolegle na macie, na szerokość bioder. Na wydechu podwijamy kość ogonową, rolujemy się w dół, kładziemy sobie tyły ramion na macie, oddal barki od uszu. Połóż tył głowy na macie, przybliż wygodnie stopy do pośladków. Z wdechem Setu Bandhasana unosimy miednicę w górę, zwężamy rozstaw tyłu w ramion i wydech, ciężar ciała na ramionach, na stopach.
i wdech 2. Wypychaj miednicę w górę. Wydech, zapieraj się tyłami ramion i stopami o matę. Wdech 3, nie skręcaj głowy, patrz na pępek, na żebra, na brzuch. Wydech, odpychaj się tyłami ramion i stopami od maty. I wdech 4. Wydech, czujesz jak wzmacniasz plecy, tyły ramion, tyły nóg. Wdech 5. Z wydechem podwijając kość ogonową, kręg po kręgu od łopatek, wyjdź w dół. Z wdechem przyciągnij kolana do brzucha lub do pach. Możesz pokołysać się na boki, zostać tu na dłużej. Możesz obrócić się na dowolny bok. Przejść sobie teraz jeszcze raz do nawasany. Albo razem ze mną na kolejnym wydechu wciągnij brzuch, złącz kolana, czoło do kolan. Teraz przez mocny brzuch i kołyskę przejdź sobie do siadu na macie. Jeśli nie musisz odstawiać stóp na matę, nie rób tego. Zatrzymaj się w tej pozycji. Przechodzimy sobie od razu do skrzyżowanych kostek. Usiądźcie na guzach kulszowych, na kościach pośladków. I teraz mamy pierwszą pozycję, ćwiczącą równowagę i wzmacniającą brzuch. Skrzyżowane kostki, chwyt za piszczele. W tej pozycji możesz zaokrąglać lekko plecy. Będziemy tu na 20 oddechów, także możesz spokojnie zmieniać warianty i zawsze wrócić do prostszych, tak żeby nie kłaść się na macie i nie odstawiać stóp w ten sposób. Ok? Po 10 oddechach zmienimy sobie skrzyżowanie kostek na przeciwne, więc zapamiętajcie, która stopa jest wyżej, prawa czy lewa. To jest pierwszy wariant. Jeśli ten wariant nie stanowi żadnego problemu, chcecie iść dalej, możemy rozłączyć sobie stopy i podłożyć zgięcia łokci pod kolana. Stopy mogą być rozłączone w ten sposób, albo znowu krzyżujemy kostki jak do siadu skrzyżnego. I w tym wariancie część z nas będzie miała jeszcze lekko okrągłe plecy, bo tak będzie naszym ciałom wygodniej, ale starajcie się utrzymywać proste plecy z każdym wdechem, podciągając się pod łydkami, unoście mostek do góry i poczujcie, że doklejacie wyraźnie łopatki do pleców, pracuje Wam środek pleców, ok? Na wydechu oddalacie barki od uszu, także ten odcinek piersiowy nie jest taki zaokrąglony i lędźwiowy. Zobaczcie, którą stopę macie wyżej w swoim wariancie. Zawsze możecie mieć rozłączone dłonie albo możecie je połączyć, jeśli nie czujecie napięcia w nadgarstkach. Wybierz swój wariant pozycji. Pierwsze 10 oddechów przed nami. Staraj się wytrzymać, nie odstawiać stóp na matę. Nie kłaść się plecami na macie. Brzuch mocno pracuje, oddalasz barki od uszu. Podbródek kieruj lekko do mostka. Wdech raz wciągaj brzuch, podciągaj mostek do przodu, doklejaj łopatki do pleców. Z wydechem oddalaj barki od uszu, trzymaj równowagę w pozycji. I wdech 2, wciągaj brzuch, unoś mostek w górę, doklejaj łopatki do pleców. Wydech, oddalaj barki od uszu, trzymaj równowagę w pozycji. Wdech 3, wciągaj brzuch, mostek w górę, doklejaj łopatki do pleców. Wydech, oddalaj barki od uszu, trzymaj równowagę w pozycji. Wdech 4, wciągaj brzuch, unoś mostek w górę, zbliżaj łopatki do pleców. Wydech, oddalaj barki od uszu, trzymaj proste plecy. Wdech 5, wciągaj brzuch, unoś mostek w górę, oddalaj barki od uszu. Wydech, utrzymuj proste plecy, pełna koncentracja. Wdech 6. Wydech. Wdech 7, wciągaj brzuch. Wydech. Wdech 8. Wydech, oddalasz barki od uszu, łopatki do pleców. Wdech 9. Wydech. Wdech 10, wciągnij brzuch, doklej łopatki do pleców. Z wydechem zmień skrzyżowanie kostek na przeciwne, jeśli były skrzyżowane. I wdech 11, wciągnij brzuch, podciągaj się pod łydkami, doklejaj łopatki do pleców. Z wydechem oddalaj barki od uszu, utrzymuj proste plecy. Wdech 12, wciągaj brzuch, mostek do przodu.
Wydech, oddalaj barki od uszu, utrzymuj proste plecy. Wdech 13, wciągaj brzuch, pełna koncentracja. Wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech 14, wciągaj brzuch, zbliżaj łopatki do pleców, proste plecy. Wydech. Wdech 15, wciągaj brzuch, unoś mostek w górę. Wydech. Wdech 16. Wydech, oddalaj barki od uszu, doklejaj łopatki do pleców. Wdech 17, wciągaj brzuch, mostek w górę. Wydech. Wdech 18, wciągaj brzuch, mostek w górę. Wydech, oddalaj barki od uszu, zbliżaj łopatki do pleców. Wdech 19, wciągaj brzuch, mostek w górę. Wydech. Wdech 20, wciągnij brzuch, unoś mostek w górę. Z wydechem powolutku rozłącz stopy. Uwaga, odkładamy je na matę. Stopy na szerokość bioder, ramiona równolegle. Z wdechem podwiń kość ogonową, zroluj się w dół. Połóż ramiona na macie, oddal barki od uszu. Wydech, skieruj lekko podbródek do mostka, tył szyi leży na macie. I z wdechem wciągnij brzuch, unieś miednicę w górę do setu bandasany. Zwęż lekko, rozstaw tył w ramion, oddal barki od uszu. Wydech, zostajemy. I wdech 2, odpychaj się od tyłu w ramion, od stóp w górę. I wydech, ciężar ciała na tyłach ramion, na stopach. Wdech 3. Wydech, oddalaj barki od uszu. Dociążaj stopy i tyły ramion. Wdech 4. Unoś miednicę w górę. Wydech. Wdech 5. Możesz zostać z ramionami na macie, albo z wydechem możesz spleść sobie dłonie pod kością krzyżową pod tyłami nóg i zrotować jeszcze bardziej barki na zewnątrz, oprzeć mocniej tyły ramion na macie, dłonie są na macie, dłonie splecione w koszyczek. Wdech 6. Wydech, ciężar ciała, tyły ramion i stopy. Wdech 7. Wydech, nie ruszaj głową, wzrok skupiony na żebrach, na brzuchu w jednym punkcie. Wdech 8. Wydech, zapieraj się tyłami ramion i stopami o matę. Wdech 9. Wydech. Wdech 10. Z wydechem rozłącz dłonie, połóż ramiona oddzielnie na macie, podwijając kość ogonową, kręg po kręgu, połóż plecy na macie i z wdechem przyciągnij kolana szeroko do pach bądź do brzucha. Wydech, pokołysz się delikatnie na boki, rozluźnij plecy, rozmasuj je. Zostań tu przez chwilę, oddychając głęboko. Powolutku wyprostuj nogi, przejdź do Shavasany. Zostań w niej tak długo, jak potrzebujesz, koncentrując się na pogłębianiu i wydłużaniu oddechów. Ja już Ci na dzisiaj dziękuję za piękną sesję na brzuch, wzmacniającą też przy okazji plecy. Pracowaliśmy na kontrasanach, raz mięśnie brzucha mocniej, raz mięśnie pleców.
Zapraszam Was na następne poranne jogi przed pracą. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. Namaste.